Ho, ho, ho! Witajcie, witajcie po świętach! Tak, tak, dobrze słyszycie. Stary lektor powrócił. Słyszałem, że tęskniliście. Dlatego w ramach noworocznej niespodzianki, żeby nam ten nadchodzący 2024 rok zafundował masę równie pozytywnych zaskoczeń, postanowiłem zrobić wam mały prezent. I choć jak zwykle w branży elektronicznej rozrywki bywa, początek roku będzie raczej ospały, to jednak później pojawią się oznaki nadchodzącego pierwszego prawdziwie mocnego uderzenia. Innymi słowy, wielkiego wysypu gier może i w styczniu nie będzie, ale powodów do wznoszenia lamentów, że totalnie nie ma w co grać, mieć nie powinniśmy. Dlaczego? No, sami zobaczcie. A zaczynamy od małego déjà vu. Ten tytuł gościł już bowiem na łamach naszego zestawienia w październiku. Niestety do premiery nie doszło, a gra zaliczyła opóźnienie, by niektóre rzeczy jeszcze dopracować. Ale to chyba dobrze, bo szkoda byłoby, żeby ten nietypowy miks strategii i RPGa o zarządzaniu szpitalem polowym podczas I wojny światowej poległ przez jakieś niedoróbki. To może być naprawdę ciekawe doświadczenie. Jeśli przyszłoby oceniać gry na podstawie zwiastunów, to ten tytuł chyba zginąłby marnie. Dynamika leży, prezentacji niemal żadnej, a muzyka jeszcze chwila i uśpi ostatniego przytomnego widza. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, to może być naprawdę interesująca styczniowa propozycja. Wiktoriańskie klimaty, steampunkowy Londyn, troje bohaterów i trzy różne przeplatające się historie, już samo to brzmi całkiem nieźle. A jeśli dodamy do tego jeszcze, że to klasyczny RPG na podobieństwo fenomenalnego Disco Elysium, lampka alarmowa ostrzegająca o potencjalnej growej perełce powinna rozbłysnąć już wyjątkowo mocnym blaskiem. Niektórzy pokręcą pewnie teraz nosem, że tak znakomita seria zasługuje na coś lepszego, coś, co na pierwszy rzut oka nie przypomina mobilki, coś, co swoim rozmachem rzuciłoby nas na kolana. Fakt faktem, nowy Prince of Persia wygląda bardziej na platformowego indyka niż wysokobudżetową produkcję. Ale czy to od razu oznacza, że gra będzie kiepska? Dla nas, dinozaurów pamiętających jeszcze początki tej serii, nowa odsłona to całkiem ciekawy powrót do korzeni. I jeśli tylko rozgrywka dostarczy frajdy, to czemu nie? Ba, może być nawet całkiem interesująco. I znów powiało nostalgią, wszak od pierwszej premiery tego tytułu minęło bagatela niemal 13 lat. Ktoś jednak uznał, że ta niesamowicie dynamiczna strzelanka to wciąż świetny materiał na ewentualne przeróbki. I tak oto dostajemy jej wersję VR, do zabawy w wirtualnej rzeczywistości. Kto się cieszy? Oj, coś czuję, że po tym tytule uznacie, że już do reszty zbzikowaliśmy. Żeby coś takiego umieścić na liście najciekawszych premier gier stycznia? No skoro gracze pokochali pierwszą odsłonę przygód tytułowej rzepy, to nie możemy z tym dyskutować. Najwyraźniej sentyment do klimatów z pierwszych odsłon kultowej Zeldy wciąż jest silny. A może po prostu lubimy czasem pograć w coś lekkiego i zabawnego? Tak czy siak będzie okazja, bo chłopiec rzepa rabuje bank. Już w dniu swojej premiery trafi też do Game Passa. To było pewne. Druga część znakomitego The Last of Us w końcu trafia na PlayStation 5 i to w zremasterowanym wydaniu z całą masą ulepszeń od grafiki i animacji poprzez wykorzystanie możliwości kontrolerów DualSense, aż po nowe tryby dla speedrunnerów, fanów grania na gitarze i prawdziwych wymiataczy pragnących udowodnić sobie i innym, że w survivalowej rogalikowej walce nie mają sobie równych. Z jednej strony brzmi i wygląda to świetnie, z drugiej jednak trochę smutno. Dlaczego? Bo oznacza to, że właśnie kończy się pewna era i PlayStation 4 faktycznie schodzi ze sceny. Cóż, takie życie. Jeśli teraz przecieracie oczy ze zdumienia patrząc na zwiastun tego tytułu, to znaczy, że nie jesteście growymi dinozaurami. Ta produkcja to bowiem ukłon, i to taki do samej ziemi, w stronę fanów Hexena 2 i innych pierwszoosobowych gier akcji zamierzchłej już nieco epoki lat 90. ubiegłego wieku. Czy udany? No, raczej średnio, patrząc na opinię graczy z wczesnego dostępu. No ale może oficjalna premiera coś tu zmieni, albo i nie.
Popatrzcie tylko na ten zwiastun. Niby nic szczególnego. Takich gier było już całe mnóstwo. A jednak Enshrouded ma wielkie szanse wybić się z tłumu. Dlaczego? Bo to bardzo nietypowy RPG. Połączenie survivalu, gry akcji i wspólnej zabawy nawet dla 16 osób w growym świecie zbudowanym z wokseli. Wierzcie lub nie, ale demo tego tytułu szturmem podbiło niedawny Steam Next Fest. A sam zwiastun, który właśnie oglądacie, tylko przez miesiąc nabił już grubo ponad 600 tysięcy wyświetleń. Coś tu musi być więc na rzeczy. Kto wie, może będzie to czarny koń 2024 roku? Fanom sądowych potyczek chyba nie trzeba tej pozycji przedstawiać. Oto poprawiona, ulepszona i wzbogacona prawnicza trylogia opowiadająca o dwójce słynnych adwokatów, Apollo Justice i Phoenixie Wrightie. Trzy stare części w nowej grze i to od razu na niemal wszystkich aktualnych platformach. Tak, to prawda. Jedna z najstarszych i najbardziej kultowych serii bijatyk powraca w kolejnej odsłonie. Patrząc na to z perspektywy gracza pamiętającego jej początki, aż chciałoby się zaśpiewać 30 lat minęło jak jeden dzień. Bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie w 2024 roku Tekkenowi stuknie 30. Idealnie będzie uczcić taką rocznicę kolejnym rozdziałem sagi rodów Mashima i Kazama w jeszcze ładniejszej i bardziej widowiskowej odsłonie. Co tu dużo gadać? Oto styczniowa perełka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Tę serię można kochać albo zupełnie jej nie rozumieć. Tak czy siak, oryginalności odmówić jej nie sposób. Bo choć od zawsze snute w niej opowieści mocno zanurzone były w oparach absurdu, a specyficzne poczucie humoru zamiast uśmiechu potrafiło czasami wywołać grymas politowania, to jednak osobliwe japońskie klimaty i miejscami nietypowa rozgrywka czyniły je unikatowymi. I dokładnie tak będzie też i w tym przypadku. Także wiecie, jeśli kochacie serię Like a Dragon, to może lepiej już teraz zaplanujcie sobie urlop na tego 26 stycznia. Hawaje po japońsku czekają. Gracze PC-towi mają pewnie teraz niezłą zagwozdkę, no bo jak to tak? Przecież w tego całkiem wymagającego platformowego akcyjniaka na komputerach można grać już od bardzo dawna. A i owszem, można, ale tu mówimy o wersji, która trafi na konsolę spod znaku PlayStation. Może i na piecach ten tytuł wielkiej furory nie zrobił, ale skoro mamy tu cyberpunkowe, postapokaliptyczne klimaty z domieszką Dark Soulsów, to kto wie, może na konsolach znajdzie on większe uznanie. Przekonamy się niebawem. Ale się na ten tytuł naczekaliśmy. Nowa gra twórców legendarnej już serii Batman Arkham zalicza kilka opóźnień, wywołując przy okazji kolejnych pokazów spore kontrowersje. Hej, ale zaraz, przecież to jest lutowa, a nie styczniowa premiera. Że co, że wczesny dostęp zaczyna się 3 dni wcześniej? Ale to tylko dla preorderowców. Nie, nie, koniec z tym. Do tego tytułu powrócimy za miesiąc. Zatem niniejszym oficjalnie kończymy nasze styczniowe zestawienie. Wiem, fajnie byłoby zakończyć takim mocnym akcentem, ale bez przesady, nie przeciągajmy struny. Już na samym wstępie mówiłem, że pierwsze tygodnie 2024 roku będą w branży gier raczej niemrawe i tak niestety jest. Ale może to i dobrze. Przynajmniej będzie czas, żeby odetchnąć i przygotować się mentalnie na to, co nadejdzie w lutym. Oj tak, tam to będzie się dopiero działo. Na razie jednak na tym poprzestaniemy, bo lepiej nie zapeszać, żeby nam dobroci nie pouczyć. Uciekały. I właśnie takich miłych niespodzianek w tym nadchodzącym 2024 roku najbardziej Wam życzymy. Oby był to rok po stokroć lepszy niż ten mijający i oby spełniły się wszystkie Wasze growe marzenia. Trzymajcie się i do siego roku!